Cześć wszystkim! Tak, a to dalszy ciąg Pillars of Eternity dla tych Biała Marchia. Okej, okay. Duża wiadomość. Nie udało nam się, nie udało mi się. Wyszło Pillars of Eternity 2. Trzeba skończyć to, jak szybko się da. Dobra, jedziemy z częścią drugą Białej Marchii. Właśnie, troszkę to zrobiłem małe optymalizacji. Posprzątałem troszkę ekwipunek, troszkę pozmieniałem też wyposażenie postaci, chociaż już nie pamiętam co zmieniałem. Jakiś czas temu to robiłem. Między innymi dałem tarczę Alotowi, jakąś fajniejszą. Poza tym w sumie nie pamiętam. A, ona dostała z powrotem swoje topory, skoro to już nie musi już z tego korzystać. A poza tym sprzedałem całą masę rzeczy i mamy dużo miedzi. Aczkolwiek nie wiem, czy aż tyle będziemy potrzebowali. Dobra. Wracamy do Białej Marchii. Aż coś się wydarzyło w międzyczasie. Idziemy do Krzepy, żeby się dowiedzieć. Twoja drużyna ma wysoki poziom jak na przygody w rozszerzeniu Białą Marchię. Część druga, jeżeli wolisz, zróbmy wysoki poziom. Nie powinno być z tym problemów. Dobra, a poza tym planuję przyspieszyć z Białą Marchią. While we wait, the enemy grows stronger. And you'd send more of us to die! Well, I'm not gonna stand around. Are you? You've done plenty, Darian! Chyba jakiś nowy gość, nie pamiętam go. Zbierasz się do źródła zamieszania i widzisz tłum wieśniaków. Kłócą się między sobą, zasypując pytaniami i żądaniami samotną postać znajdującą się nad nimi. Na kamiennym występie stoi młodzieniec, znoszący zaciśnięte pięści, kiedy przekrzykuje zgromadzonych z jego zmierzwionych włosów i zaczerwionej twarzy unosi się para. Been a week since our people left these gates. A week since the Iron Flail took them. Żelazne cepy. Pośród tłumu dostrzegasz kilka osób kiwających głowami. Yet we wait here behind our sturdy new walls, hiding in our rebuilt homes. We've done nothing. W tłumie wybucha wrzawa, wiele osób wskazuje się nawzajem palcami i obrzuca wezwiskami. Jedna z kobiet wychodzi przed grupę, wypatrując się młodzieńca. Kilku innych zebranych pokrzykuje i pochukuje. Wyczuwasz zmianę nastroju tłumu, jakby nadchodzący przypływ. Hey, an angry mob! See? We're not so far from home. Dorzućmy jeszcze, nie wiem, dietę cebulaną i brak kąpieli, no to będziesz się czuł ładnie zupełnie jak w domu. And since I got here, I've been working alongside the rest of you. Don't start with that again. Parę osób kiwa głowami, słysząc jego słowa, jednak zaraz krzywią się i kulą, gdy jeden z wieśniaków wygraża palcem młodemu mówcy. Well, it was your idea to send our people to that damned fort in the first place. If it weren't for you and the other leeches that come up with you, we wouldn't be in this mess. Darian nosi dłonie, by uspokoić tłum, ale wściekłość zebranych przybiera na sile. Dobra, posłuchajmy dalej. Enough! Rozgląda się po zebranych, a po skroniach spływają mu krople potu. W końcu zwraca wzrok na ciebie i wskazuje cię palcem. You wanna boot all the outlanders from your town? Tell that to the hero of the White Forge! Co? Hey, it wasn't just me. This watcher deserves at least a little credit. Eder, uwielbią cię. Całe szczęście, on jest również w dwójce. Ta gra dwójka nie byłaby dobra bez Edera. Kilkanaście głów obraca się w swoją stronę. Wieśniacy rozpoznają cię na ich obliczach. Pojawia się wyraz nadziei i szacunku. Mówiłeś coś o jakimś forcie i żelaznych cepach. It's a small army from Raid Saris. They call themselves the Iron Flail. Świetna nazwa. Cepy. A może po angielsku to nie brzmi aż tak negatywnie, ale cepy. Nie możecie sobie poradzić z bandą cepów. Kiedy Darian wymawiał to nazwę, to milki. Słowa te niespodzianie przewołują wspomnienie z twojego snu o tajemniczej armii i zniszczeniu Kednua. Kiedy obraz przemija, ponownie widzisz wizję setek obserwujących cię oczu oraz coś,
oraz coś tuż poza. Showed up a few weeks after you opened the battery. Demanded we give him the White Forge. No, nie mieli gościa. They're led by a Darek Sendamir. Comes from an old Rayad Saren family. Rumor has it the man's half mad with visions. Claims one drove him here to take the White Forge. Cóż, nigdy nie należy ufać ludziom z wizjami, prawda? They're not the only bloodsuckers around here. Our crew at the battery locked their doors and told the Iron Flail to go back to Rayad Saris. No. Instead, they built a fort in the middle of the wood. A to nic po nie. So we sent a committee to reason with them. But that was a week ago. We haven't seen our people since. Tu mnie słychać narastający niski pomruk, gdy Rian wydaje się wahać. I can only mean one thing. Nie możecie się podzielić z białą kuźnią z Red Sarsanem? Wieśniacy krzyczą i pochukują jeszcze głośniej niż wcześniej. After what they did to our neighbors? Only thing they know how to do is start wars. Maybe we could nudge them into torching their own village. Mhm. Please, everyone! Zapada niepewna cisza, zebrani odwracają się, patrzą do jak. Czekaj chwila, może uda się ich nauczyć na puszczenie z domu własnej wiuch. Okej, dobra, nieważne. Whatever our differences, we've got to deal with the army at our gates. Ponownie zwraca wzrok ku tobie. You've done a lot for Stalwart already. Many of us wouldn't even be here if it wasn't for you. Przerywaj sprawia wrażenie, jakby chciał cofnąć właśnie wypowiedziane słowa. Po dłuższej przerwie przełyka ślinę i mówi dalej. What I mean is, if anyone could deal with an army, it's you. A jasne, pójdziemy, wyrżniemy wszystkich, jak to zwykle robimy. Dobrze, pomogę The Iron Flail cleared a patch of forest north of Durgan's battery. Built their fort there. Mm-hmm. It'll be well guarded, so if you can get in without raising an alarm, you may have an easier time of it. Jeżeli wyrżniemy wszystkich po drodze, to nikt nie będzie komu spostrzec z nas. The important thing is to deal with the commander. If you can get rid of him, the rest of the soldiers will scatter. Mhm. My miałem sama tej armii. What exactly did you see? Możemy im powiedzieć, że krzepa została zniszczona. Cel był raczej niejasny. Of course. We're just thankful this dream led you back. Anyway, we've got our work cut out for us here. While you're out, stop by the battery. Wangra and her team are still repairing the heavy cannons. They've made a lot of progress elsewhere. Thought you might like to see how far it's come. Haven't been here long, but I'll tell you what I can. Powiedz mi o żelaznych cepach. They heard about the White Forge and came running. Just like a lot of us did. Only difference is, they brought siege weapons. A to głupie cepy. As best anyone can tell, they're from the border region near Little Bend, one of the poorest parts of the country. For Rayad Saris, well, that's saying something. Co cię sprowadziło do krzepy? Work. I was a cobbler in New Yarma, but the city got more crowded every year. Rural types fleeing the legacy. A couple months ago, I heard Stalwart was offering land and opportunity to new settlers, so figured I'd give it a go out here. For a while, folks seemed glad to have some new blood. That changed as more and more of us came. Mieszkańcy wydają się być bardzo spięci. Before you opened Durgan's battery, people tell me Stalwart barely had enough warm bodies to keep the town running. A bunch of us came when we heard about the White Forge. But now, I think the old-timers would just as soon send us back. Yeah. We take the best jobs, we don't pay our respects to Andra, we're overcrowding the town. I get it. Stalwart's changing. Same thing happened in New Yarma when folk moved in from the countryside. But they can't keep blaming us for everything that goes wrong out here. Oczywiście, że mogą. I'm just hoping they'll calm down once the Iron Flail is gone. Może nie powinni, ale to już inna kwestia. Dobra, to wszystko. Dobra, jesteśmy. Żelazne cepy. Przejdźmy się może jeszcze po wiosce. Może znajdziemy coś nowego do zrobienia. Mila, where have you got to this time? Halo? Kobieta patrzy na ciebie jak ktoś, kto przywykł do złych wieści. Kręci głową i powstrzymuje cię uniesioną dłonią, zanim zdążysz coś powiedzieć.
Możesz powiedzieć Hammondowi, że cały dzień nie widziałam Millie. Poza tym powinien lepiej pilnować swojego sklepu, jeśli nie chce, żeby urwisy mu podkradały towar. Millie, chyba mnie z kimś pomyliłaś. O, ja nie rozpoznałam cię, to przecież ty otworzyłeś baterię, prawda? Chodzi po prostu moja córka Mila, to znaczy spędza dużo czasu przy namiocie Hammonda, ciągle przeszkadza. Wiedziałam, że Hammond prześle tu kogoś ze skargą znowu. Ale nie przychodzisz tu w tej sprawie, co? Nie wiesz, gdzie jest twoja własna córka? Cofa się o krok, jakbyś to się uderzył. Tego nie powiedziałam. Ciężko pilnować, tyle się tu ostatnio dzieje. Masz jakiś pomysł, gdzie może być Mila? Nie ma już jej od dłuższego czasu, to nic niezwykłego. Ale nie mogę przestać się martwić, że polazła gdzieś i wpakowała się w tarapaty. Gdybyś tak mógł porozglądać się, skoro tu jesteś, będę bardzo wdzięczna. Pewnie się, że nie wpakowała się żadne tarapaty. O, dziękuję. Wszyscy są ostatnio tacy zajęci przez otwarcie kopalni i kuźni. Miło, że chcesz mi pomóc. Dobra. Czy Mila ma jakąś ulubioną kryjówkę? Często kręci się koło Emporę Hammonda. Problem w tym, że nie tylko ogląda towary, ale też ich dotyka. Hammond od paru dni marudzi mi, żebym jej dopilnowała. Czyli ojciec może wiedzieć, dokąd poszła? Nie kłopocz go, proszę, ma już dosyć problemów w pracy. Naprawdę wszyscy tu doceniamy, że na powrót otworzyłeś baterię. Mój Lodgar i inni dobrze zarabiają naprawiając uszkodzony na jej przedzie. Nie zajmuj go, proszę, poszukiwaniem Mili. To ojciec Mili, jeśli dziewczynka ma kłopoty, nie należy tego przed nim ukrywać. A ja jestem jej matką, wiem, że chcesz pomóc, ale naprawdę nie wydaje mi się, by odciąganie Lodgara od pracy było dobrym pomysłem. Świetna rodzinka. A, dobra. Emporę Hammonda, dobra, przejdźmy się tam. Okej. Okay. Więc nie od razu pójdziemy do fortecy. Pokręcimy się jeszcze po krzepie jak zwykle. Hej, widziałaś Milę? Nic nie ma do powiedzenia. Would I interest you in a new blade? Może Hammond będzie wiedział. Odzienie kupca wydaje się niezbyt ciepłe, a nieco lepsze w porównaniu z tym, co widziałeś w krzepie. Jego włosy są starannie zaczesane, a zaróżowione policzki wyglądają jakby się imał. Nie imał się ich górski wiatr. Witam, witam, mam oręż i pancerz. Wszystko ją na lepszej kości. Może pokazać mi który? Słyszałem, że przychodzi tu Mila. Podobno dziewczynka sprawia ci kłopoty. Ona nad sobą nie panuje, chociaż w sumie trudno mieć do niej pretensje, zważywszy na to, że jej własna matka wciąż się na nią wydziera. Wiesz, bo gdzie się Guwiera mogła nauczyć takiego zachowania, co? Jedyną osobą, która kiedykolwiek na moich oczach jej nagadała, była ta dzikuska, która włóczy się przy chacie na północ stąd, ma na imię Aska. Nie wiem, o co poszło, ale dziewczyna zrobiła strasznie wielkie oczy. Ale ktoś w końcu musiał to zrobić. Powiedziałem jej matce, że jeśli dziewczynka znowu będzie mi kradła w sklepie, to porozmawiam o tym z sołtysem Tarfosem. Chyba zadziałało. No, pokaż mi, czym handlujesz. No, dobra, mamy jakieś parę ciekawych rzeczy. Znakomity łuk bojowy, bliźniacze żądło. Łotrzyk, łowce, enigmatyk. Okej, znakomita jakość. Potrafienie obrażenia bazowe. Przez 4 sekundy. I to tyle? No to słaby. Ale można przypisać do kogoś. Zamiana na 25%. Generalnie wygląda fajnie. Może można by to dla matki kupić. Ale zastanowię się na tym, jak będziemy mieli matkę w drużynie. Kolorowy płaszcz. Znakomita jakość, redukcja obrażeń. Minus 10% raty szybkości. Cierniste krzewy. Jeżeli wytrzymałość spada poniżej 51%. Cierniste krzewy. Obszar działania, promień. Obrażenia kłuteme. Znakomite zbroje zwykłe.
Pieczęć wiary, dodatkowe zaklęcia, hełm jeleni i wrażliwość na unieruchomienie. Ciekawe. Pierścień Seleonów wyłącznie dla mag. Hełm Adry, stanowczość plus 3. Hełm pobliźnionego. Atletyka plus 2, obrona przy ogłoszeniu plus 50 me. Hełm krwawiącego pancerza. No i parę jakichś innych rzeczy. Gość generalnie wszystkim handluje. Kupmy to bliźniacze żądło. Przyda się enigmatyczce. Znaczy matce. A poza tym... Poza tym chyba tyle. Dobra. Mhm. A mamy kolejny trop. Jakąś starą. Na północy. A zaraz się tym przyjrzymy. Old leaf brandy. Isn't that a tad expensive for a mercenary's wages? It is if you pay in silver. I paid in steel. That's the most senseless act of... I traded a very nice dagger for it. What kind of bloodthirsty lunatic do you think I am? One with exquisite taste. Nieźle. Nieźle, Manecha. Myślałem, że to było odwołanie do Gry o Tron. Dobra. Dzika Mila. Hammond nie widział Mili jak rogiaju Aska, która może zwykle przy jurcie tuż na południe od sklepu. Zdawało mi się, że mówi o północy, ale dobra. Yeah. Pogadajmy z nią. Aska, Aska. Blazes. What am I to do with all of these? Z czym? Stoi przed tobą krasnoludzka kobieta z innej postury. Jedną rękę trzyma na głowie, w drugiej zaś dzierży kilka stronic papieru. Mam 3 skargi na zguby w Białej Kotlinie. A to co za jedni? Wznawcy Magarany? Wspaniale, kolejna banda religijnych fanatyków. Ostatnio zupełnie jakby wyrastali ze śniegu. Zerka na ciebie. O, wybacz, jestem nieco rozkojarzona. Z ogrami się ostatnio uspokoiło, ale nie brakuje innych kłopotów. Pracy też nie brak, jeśli ktoś szuka. Tak, tylko wspominam. Ponoć speształaś córkę Royce. Aska przechyla głowę w zamyśleniu, potem wybucha śmiechem. Wiesz co ta mała zrobiła? Ukradła ze spoczynku Gryfa całego kurczaka surowego. Ostrzegłam ją, żeby więcej nie kradła, ale ledwie mogłam się powstrzymać od śmiechu. Zabawna mała. Wiesz... Musi jej być ciężko, jej ojciec pracuje w baterii, ponoć niewiele brakuje, by go znowu wylali z roboty za nieobecności. Do licha, jedyny powód, dla którego Lodgar wciąż ma pracę, to miękkie serce Węgry. Ale kiedy Myla zjawiła się któregoś dnia w baterii, Lodgara mało nie wyrzucili. Z tamtego czasu zauważyłam, że trzyma się na uboczu. No może spędza dużo czasu w świątyni. Mówiłaś coś o zgubach? Po strachach Białej Kotliny. To wielka zguba, która pojawiła się po zejściu lawiny. Prawdziwy kataklizm, jakby mało było, że zasypało nam główny szlak handlowy. Nie możemy przystąpić do naprawy szlaku, póki nie pozbędziemy się zgub. Nie mogę cię prosić o przyniesienie jej głowy, ale powiadają, że ostatnią ofiarą po strachu był przewodnik karawany. Otóż jegomość ten nosił pewną broszkę. Pewnie można ją znaleźć gdzieś w brzuchu tego potwora. Przynieś mi ją na dowód, że pozbyliście się zguby. Brzmi uczciwie. Są wyznawcy Magrany. Bandyci, koniokrady, z tego co wiem. Kieruje nim niejaka Rodwet. Problem w tym, że rosną w siłę i zaczęli napadać na mniejsze wioski. Ostatnio widziano ich niedaleko palących wodospadów i krążą pogłoski, że kierują się w tą stronę. Krzepa dopiero się odbudowuje. Nie możemy sobie pozwolić na takie kłopoty. Przynieś mi głowę Rodły, a otrzymasz nagrodę. Okej, okay, spoko. Stajemy kolejną robotę. Gdzie były te palące wodospady?
Nie wiem. Może to jakaś nowa? Nowe miejsce? Postrach białej kotliny. Na drodze do białej kotliny, ok. Przy palących wodospadach. Czy to na pewno w białej marchi jest? Nie, aż musimy się wrócić do tutaj. Ciekawe. Dobra, a biała kotlina jest tutaj, to więc będziemy mogli się zająć tymi zgubami. Dobra. Pójdźmy do spoczynku Grefa. Może tam też coś znajdziemy ciekawego. A właśnie, co mamy? Skoczę, że Myla wydaje się nieco zaniedbana i ojciec z pracy baterii ciężko utrzymać posadę. Myla ostatnio opakowała się w tarapaty, gdyż go tam odwiedziła i od tego czasu kręci się w okolicy miejscowej świątyni. Okej. Tutaj niby miałaby się kręcić? Lista. This is going to be fantastic. Just wait till they hear about this back home. Z nią już gadaliśmy wcześniej. Dobra, wejdźmy dookoła świątyni. Jak nie znajdziemy jej tutaj, to wejdziemy do środka. Czy to prawda? Widziałeś światło fortecy? Udało ci się ją otworzyć? Nie do wiary. Bla 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 bla. Dobra. Nie widzę nigdzie Mili dookoła świątyni. Wejdźmy do środka. Oh, come on! Stupid sword! Coś nowi ludzie się tutaj zadomowili. Dobra. To już zaczynam się wkurzać. Wyprostuj się w końcu do cholery. Panuj nad sobą, maska. Przepraszam, mistrzu, wypsnęło mi się. Szukam Myli. Niestety nie widziałam jej. Porozmawiaj z mistrzem Engermem. On będzie wiedział więcej ode mnie. Co jest nie tak z tym mieczem? Od czego mam zacząć? Po pierwsze, nie jestem w stanie nadać mu kształtu, choćbym nie wiem, jak bardzo się starała. Mistrz Engrim mówi, że mam sobie wyobrazić miecz. No to go sobie wyobrażam bardzo, bardzo mocno. A wychodzi mi maczuga, jak dobrze pójdzie, to może buława, ale na pewno nie miecz. Jeśli jakość moich dzieł wkrótce się nie poprawi, wyrzucą mnie ze świątyni. Nie mogę być kapłanką, nie będąc wprawnym kowalem. Chyba, że mi pomożesz. Nie jestem kowalem. O, nie o taką pomoc proszę. Zajrzałem cichcę do księgi mistrza Engrima i znalazłem notatkę o rytuale, którym można zakląć młot, by poprawić umiejętności kowalskie. Właśnie czegoś takiego mi potrzeba. Wykonałem już pierwszą część rytuału, wykułam młot. Niestety kolejne etapy wymagają podróży po jeleniobożu, a nie ma mowy, aby mistrz Engrim pozwolił mi w najbliższym czasie wyjechać. Czy kucie magicznym młotem nie jest przypadkiem nieetyczne? Nie chcę w żaden sposób wywyższać, po prostu chcę się wydawać kompetentna. No wiesz, żeby zyskać na czasie, dopóki rzeczywiście nie nabiorę wprawy. Dlaczego postanowiłaś zostać akolitką Abydona? Rodzinna tradycja, którą udało mi się podtrzymać z trudnością. Dobra, wykonam dla ciebie rytuał młota. Wspaniale! Ten młot w sumie nie jest taki zły. Najpierw musisz się udać do kapliczki Abydona w warowni Tygla, która znajduje się w zarzewiu, w Zatoce Buntu. Sama nigdy tam nie była. Połóż po prostu młot na kapliczce, a powinien się zostać pobłogosławiony. Czy jakoś tak. Później trzeba iść do kapliczki Magrany, w Witłach Magrany. To niedaleko Zatoki Buntu, chyba na północ od miasta. Zrób to samo przy tej kapliczce, a potem wróć do mnie. Okej. Okay. Staliśmy ten młot?
Nie widzę go. Może jest po prostu zadaniem, znaczy przedmiotem questowym. Dobra, pogadajmy z mistrzem. Engrim kiwa głową, uśmiecha się, kiedy cię rozpoznaje. O, odkrywca Białej Kuźni, jesteśmy ci niezmiernie wdzięczni za odzyskane rzemiosło i wiarę. Witaj w świątyni Abydona. Podobno Myla, córka Royze, czasami tu przychodzi. Zwykle siedzi sobie przy piecu i rysuje coś węglikami. Bidulka jest samotna, inne dzieci we wsi są od niej starsze, bo wszyscy jej rówieśnicy byli próżno zrodzeni. Co tutaj robisz? Kieruję świątynią i akolitami. W sprawach zarówno duchowych, jak i przyziemnych. Wyznawcy innych bogów modlą się bądź medytują. Zaś my, Abydona, nie czcimy naszego boga poprzez kucie. Nasze drzwi zawsze stoją otworem, a plenisko zawsze jest rozgrzane. Jak mogę ci pomóc? Kiedyś to była świątynia Ondry. Zapomniana i obumierająca. Kapłani, którzy się nią opiekowali, odeszli zgodnie ze zwyczajami ich bogini. Tłumy, które nawiedzały odtąd krzepę, wolały bardziej praktyczne bóstwo. Okej. Okay. Englima ze świątyni powiedział, że Myla lubi sobie siedzieć przy piecu i rysować. Martwi go fakt, że dziewczynka jest samotna i nie ma przyjaciół w swoim wieku. Okej, ale teraz tutaj jej nie ma. Więc może przy jakimś innym ogniu będzie siedzieć? By nie miał sensu. Dobra, wyjdźmy, że coś znajdziemy jeszcze. Dobra, zobaczmy, czy to jest jakieś może ognisko. Raczej nie. Dobra, nie wiem, gdzie jeszcze jej możemy dalej szukać. Może pogadam jeszcze z matką. Tam nie znaleźliśmy. Dobra, przejdziemy się jeszcze po reszcie wioski. Odpytamy wszystkich ludzi. Zobaczmy, czy kogoś tu jeszcze mamy. Dwóch łowców, wieśniak. Dobra, może w spoczynku Grefa ktoś będzie jeszcze coś wiedział. O, Reifald! Ten gość, któremu pomieszał język. You really did it. I mean, people have always come through here, talking about opening the battery, claiming the White Forge, all that. But I didn't think anyone would ever really manage it. I told Tenna I'd be willing to help out with digging out the mines again. You know, do my part. Figure we can turn this place around, now that you've laid the foundation. Spoko. Nie ma za co. Może ty Lador to jest ten, któremu pomieszał języki? Bałem się, że nie mam więcej zleceń. Szkoda. Dobra. W ostatnim odcinku pójdziemy do spoczynku Grefa. Poszukamy jeszcze dalej Myli. A poza tym zajmiemy się już tymi dwoma zadaniami, które dostaliśmy w Jelenioborzu. Czyli ubić gościów w palących wodospadach oraz posiędzić ten młot. Dopiero jak wykonamy te misje, to weźmiemy się dalej za wątek główny. Ale to wszystko w tym odcinku. Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!